Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Rafał oczywiście musiał wstać do swojego syna, żeby się nim zająć. Zmienienie pieluszki nie wystarczyło. Zaś ty troszkę pogawasz, zajmij się nim bardziej. Pascal, dlaczego ty nie śpisz? W ogóle zdecydowałam się, słuchajcie, że Rafał będzie chodził do pracy, ale poza nagraniami. O Boże, jeszcze drugi. Już, już, synku. Widzę, kupa synchroniczna. W każdym razie będzie chodził poza nagraniami. Ja w opcjach gry wyłączę po prostu bieg historii, starzenie się i tak dalej, więc to nie będzie miało jako tako wpływu. A Rafał sobie po prostu rozwiąże tą sprawę, wszystko zatrybi i jak już wróci do domu po prostu, to będą się zaczynały kolejne odcinki. Więc jako tako to, że będę grała poza nagraniami, nie będzie miało wpływu na historię rodziny, na rozwój Iwy, rozwój Gabi i tak dalej. Czemu znowu coś się stało? Ty chyba jesteś już głodny, bo dawno cię karmiłam. Jest już 6 rano, jest sobota. Myślę, że zorganizujemy dzisiaj urodziny dla Abelarda. Mówiliście w ogóle, że nie można zrobić urodzin dla takiego małego bobasa i to będzie przyjęcie domowe. No cóż, no zobaczymy. Jeszcze tego nie doświadczyłam. Aha, ty sobie jeszcze śpisz. Mówiliście, że Gabi nie ma drzwi do pokoju? Jak to nie ma? Ma. Więc o co chodzi? No, żeby nie było. Dobra, i jeszcze kwestia. Mówiliście, że gdyby Rafał sam urodził, gdybym tego porodu nie wymusiła, to dostałby fajną kosmiczną kołyskę. No cóż, raczej się o tym nie przekonam, bo sorry, ale jeżeli teraz którykolwiek z moich simów będzie porywany przez kosmitę, to ja wklepuję sobie kod na resetowanie sima, bo więcej kosmicznych ciąży nie chcę. Więc sorry, ale to jest niepodważalne, niezmienne i tak powiedziałam. Dobrze. Rafał, w kuchni, słuchaj, masz niespodziankę, mianowicie przeglądałam na wasz ekwipunek. Nie wiem, skąd macie tutaj jakieś jedzenie, więc weź je, poodkładaj. Lodówka dalej nie działa. Nie wiem, dlaczego, nie pytajcie. O Boże, to młodą kliknęłam. To nic. Rafał, idź się ogarnij. Nie, zostaw jedzenie na razie. Ogarnij się. Dalej nie mogę? Nie mogę. To nie. Mówiliście, że wystarczy reset gry. Nie wystarczy. A, młody się obudził, kolejny. Czekajcie, Iwa do niego pójdzie. Też musi troszkę czas swojemu pasierbowi poświęcać. Weź go na karmę, też karmiony nie był. Aha, Gabi poszła posprzątać, to przy okazji sobie może coś zje. W ogóle jest sobota, Gabi mogłaby sobie kogoś zaprosić. Kto to jest? Dlaczego ona żadnej dziewczynki nie zna? A wiecie co, może ona pójdzie sobie na plac zabaw, to kogoś sobie pozna tam. W ogóle jak zjesz, bo to byś chciała te mieć. A lekcje odrobione? O, dodatkowe zaliczenie sobie zrobisz. Iwa natomiast musisz troszkę kontakty sobie poprawić. Rafał, ty jak się umyjesz? Weź sobie porcję. Iwa, dzisiaj masz do pracy? Jest sobota. A Rafał? Rafał też ma do pracy. Idziesz sobie sam. Mnie to nie interesuje. To bo będę grała poza nagraniami. To Gabi zostanie sama z dzieciakami. Mam nadzieję, że dzieciaki i tak pójdą do żłobka. To czekaj, to ty to posprzątasz. Jeszcze podkładaj. Iwa, ty masz... Tak, masz ukończone. No, w dobrych wiatrach może i będzie awans. Zobaczymy. Co, temat się już nie wiąże? Co ty robisz, córuś? Skarbie, czy ty nie masz gdzie odrabiać lekcji? Boże, jakie ty masz straszne stopy. Nigdy się siłowym stopami nie przyglądam, chyba dobrze. Nie, idziesz sobie, Rafał, sam. Dobrze, rodzice idą sami do pracy. Sorry, to ty to zostaw.
Dobrze, jesteś najedzony, sio. Młode, jak możesz, to potem poodkładaj. Mogłybyś wyjść pomiędzy tych krzesełek. Ale mogły... Dobra, niemowlęta są w żłobku. Jeszcze sprawdzę, czy są puste kołyski. Z racji, że mnie po prostu ciekawi. A one też są puste. Dobrze. Przynajmniej młode ich nie widzi. Rodzice, pracujcie sobie ciężko. Ciężko i wytrwale. Dobra. Dawaj to na piątym biegu. Nawet na szóstym. Skończ szybko właśnie to swoje odrabianie i idziemy do parku. Chciałabym, żebyś jakąś dziewczynkę poznała, czy co? Co chciałaś? O, widzisz, akurat twoje pragnienie spełnię. O, i poznać kogoś nowego, tak chciałam też. Żartuj. No i tak jesteś już piątkową uczennicą, więc dobra. Więcej prywatnych, tych dodatkowych zaliczeń nie będzie. Czekajcie, gdzie to tutaj to było? Tutaj jest. Jest jakieś dziecko może? A tu jest, no jak nie trzewik, to wiaderko. Dobra, to przyjazne. I weź sobie tutaj, dołącz do pirackiej zabawy. Czemu ty jesteś zła? Odczuwa gniew porywczo. No, no nic ci na to nie poradzę. Ale posprzątałaś tam w kuchni. Mam nadzieję. No, bardzo ładnie posprzątałeś. Dobra, samo sobie posprzątam, przynajmniej na tym zarobię. Sobie tam rób, co chcesz. Tak, i wyszła teraz od was propozycja, żeby to Pascal się ohajtał z Alicją. I najprawdopodobniej tak będzie, bo była jeszcze opcja ode mnie, że chciałam, że Pascal po prostu jak stanie się nastolatkiem, to odleci na tą swoją planetę, ale chyba jednak nie. O, tego to znasz. Trzewik, wiaderko. Grunt to dobre nazwiska, nie? Dobrze, pobaw się z nimi. Czekajcie, bo tu jakiś dzieciak idzie. Artur. Czy serio w tym mieście nie ma żadnych dziewczynek? Zjedz sobie potem. Nie, na pewno nie. Jesteś grzecznym dzieckiem. Kto tu przyszedł? O! Masz. To jest twoja kuzynka, z tego co dobrze kojarzę. Przynajmniej powinna być twoją kuzynką. W relacjach. Tak, jest. Kuzynka. Weź się z nią zaprzyjaźnij tutaj. Rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu. O, poznaj. Nie podła. Przeproś. Nie wolno tutaj się kłócić. Weź może jakieś zabawne... O, pobrykaj czy cokolwiek. Ale mogłabyś tą czapkę zdjąć. Jest na pewno ciepło. Co ty chcesz? A masz tu jakąś kałużę? Sorry, nie wydaje mi się. Czekajcie, jeszcze jakiś dzieciak idzie. Aha, to ten maliniak. O, też dziewczynka. Weź przyjazne powitanie. No może w końcu jakieś przyjaciółki tu będziesz mieć. A ty wyglądasz jak chłopak, wiesz? Dobra, weź zabawne. Nabijaj się z dorosłych. To może... No jeszcze się nie przywitałaś. Dlaczego z tą się nie może dogadać? Dobra, idź po kop skałki może. To kto idzie? A, pan wiaderko. Pana wiaderko już znam. Dobra, zostaw tą rozmowę. Musisz się uspokoić, bo widzę, że tobie nic nie pomaga. Najwyżej będziesz miała lepszy humor, to ją zaprosisz do siebie. Mapa skarbów, wow. To tutaj sobie wykopiesz.
O, otwórz. I tak będziemy musieli to sprzedać, bo wszystkie figurki mamy na... O. Zawsze też dodatkowe hajsy. Pamiętajcie, że teraz mamy bardzo duży dom i nie wiem, ile będą wynosiły rachunki. Ktoś dzwoni? Dobrze, niech przyjdzie sobie. To Gabi, wracaj tutaj. No, jeszcze musisz do toalety. Czemu on jest smutny? Zaproś do środka. Jak tam, Iwa? No tak, nowe dziecko, tylko ty, to dziecko dla ciebie jest obce, tak jakby. Tak. Pokaż, jak z pracą. A może w poniedziałek będzie awans. Czekaj, kiedy ty masz teraz do pracy? Jutro. Wiesz co, weź sobie coś pomaluj. Weź klasyczny, duży. Dzieciaki na razie są grzeczne. Tak, Iwa, lecisz tutaj. O, nie Iwa, tylko Gabi. I... jak przyjdziesz, idź skorzystaj z toalety. Rafał, ty jakbyś wrócił, to byś naprawił telewizor. Musisz naprawić telewizor, bo potrzebujesz zabawy. No, w końcu pogodne. Weź przyjazne, popraw humor, weź... Nie, nie blokuj drzwi. Ale pochwal go szczerze. Czekajcie, bo tam było jeszcze obejmij. Zostaw mojego misia, to mój prywatny miś. Tak, czekaj, już tutaj do ciebie idę. Jarba! Weź popraw humor. Poznaj go może nawet. Pascala, słychać stąd. Dobra, zobaczmy, co tam Iwa maluje. Może arcydzieło będzie. O, co by byście mogli razem porobić? Idźcie, popatrzcie w chmury, to zawsze jest takie bardzo w porządku. Ja bym to włączyła. To światło. Będzie fajnie wyglądało tutaj. A, mówiłam, że będzie arcydzieło. To weź sprzedaj. Tak. No. Tak, to może przynajmniej na rachunki zarobić, nie? Dobrze, Iwa, ty powinnaś coś pogotować. Podaj obiad. O, tak, rybka, dobra sprawa. Nasze dzieciaki są podejrzanie grzeczne. No musiała, jak zrobię obiad, do nich zajrzeć, żeby znowu nie było, że któryś tam mi wyje, a wskazik mi nie pokazuje. Gdzie te słodkie dzieci nasze? Jaka synchronizacja jest tych dzieci. To jest straszne. Co wy robicie? No, a od razu przynajmniej przyjaciół mi są, tak? Chyba tak. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Boże, to jest nasz kuzyn. Nawet nie zauważyłam. Jezu, to miasto Jugu będzie całe w smyfach. Później weź jeszcze go tam poznaj bardziej. O, zryć sekret czy coś. Dobra. O! Już obiadek jest. A lodówka dalej nie działa. Odłóż. Ty mogłabyś przyjść właśnie coś zjeść. Może być nawet tort. Idziesz naprawiać telewizor? Cieszę się. Napraw go, bo nie będziesz miał na czym sobie rozrywki naprawiać. Iwa, ty jak to odłożysz, ja bym cię prosiła, żebyś poszła sobie pomedytować. Proszę, medytuj. Tęczowy, serio, różowe? Naprawiłeś? Wiecie, że jeszcze nigdy nie widziałam w The Sims 4, jak prąd kopie Sima? Nie to, że ja coś sugeruję. Tylko po prostu stwierdzam fakt. Weź proszę ciebie to wyrzuć. Zostaw córkę. Oglądaj sobie komediowy.
Sam? Wow! O ja cię, ale ja chciałam w niedzielę zrobić urodziny, wiecie, schabowy, mizeria, rodzinny obiad, urodziny, te sprawy. Przecież od tak dawna dzieciaki nie wyskakiwały z kołysek, no proszę ja was. Dobra, to wybieramy. Mówiłam, że chciałabym, żebyś ty był sportowcem, to bądź łobuziakiem i bądź aktywny. Nie miałam jeszcze tu sportowca. No dobra, to czekajcie, tak. Trzy rzeczy. Po pierwsze, kołyska papa, dziecko UFO stół i po trzecie, jeszcze jedna ważna rzecz, bo przed nagraniem ustawiłam, słuchajcie, żeby rozgrywka była normalna. Przełączamy z powrotem na długie i wracamy do gry. Teraz jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Ty masz 52, a ty masz 44. Dobra. Fajna jest różnica wieku. Czekajcie, niech mu się przyjrzę. Tylko ty jesteś podobny. Twarz chyba Iwy, nie? Taka Iwa bardziej. Oj, tak go przebiorę jeszcze. Co tam, synu? Jak nie spodziewałam się, że sam dorośniesz. Taki surprise. Wiesz co? Masz, może zjeść ciasto z tej okazji, że jesteś głodny. Wow. Fajnie. Takie nieoczekiwane urodziny. A ty czego chodzisz i smęcisz? Potem znowu widzowie będą mi mówili, że ciebie tutaj dyskryminuję. A możesz obejrzeć komedię? O, film akcji obejrzy, może to ci bardziej podejdzie. No dobra, oglądaj co chcesz. Tak, wy tutaj musicie się zaprzyjaźnić, jesteście rodzeństwem. Poznaj, weź, popraw humor, pochwal szczerze, a ty sprzątnij. Dobra, kosmitek jest w porządku. Ty sobie ten, weź tutaj ty to posprzątaj. Medytuj, to będziesz mogła się teleportować, bo widzowie pisali, że tak można. I myślę, że mieli rację, wiesz? Iwa może... Nie, jeszcze nie. Oj, nie Iwa, Gabi. Co ja mam dzisiaj do tej Iwy? Ja bym cię prosiła, żebyś poszła. O! Nasze dziecko płacze. Zmień i nakarm. Już, biegusiem. Iwa, niech troszkę się zrelaksuje. Gabi, sprzątasz, fajnie. Ja bym cię prosiła właśnie, żebyś ty poszła sobie wzięła prysznic. O, weź kąpiel sobie z bąbelkami i możesz iść spać. Natomiast Abelard... Nie, zostaw młodego. Weź sobie pooglądaj kreskówki. O, sam posprzątałeś. Miałam mówić, że za ciebie posprzątam. Czemu dzieci nie mogą tego używać, maszyny do lodów? Dobrze, jest 20. Weź może pooglądaj z synem. On by chciał chyba sportowe oglądać jednak, wiecie. Oglądaj sport. Jest aktywny, to powinno mu się spodobać, prawda? Ty co? Aha, ty jesteś głodny. Dobrze, to idź sobie weź co chcesz. Pascal śpi. Synu, gdzie idziesz? Zostaw konika. Wiesz co, jest już późno, co prawda jest jutro niedziela, ale weź idź się ogarnij. Skorzystaj. A weź sobie prysznic i idź spać. Czemu ty jesteś taki niezadowolony? Dobrze, zaraz pójdziesz. A, no tak, dawno wspólny romantyczny wieczór był, prawda? Iwa, weź z nim troszkę poflirtuj, niech nie będzie, wiesz, że zaniedbany facet. Pochwal wygląd. No patrz, jak ci tutaj ta spadła. O, weźcie, porozmawiajcie może troszkę chociaż.
Okaż podziw. Czemu wszyscy jesteście rozbawione, dzieciaki? Dobrze, a pójdziecie zaraz spać? Będzie z wami spokój? Rachel, czy ty możesz szybciej jeść? Idź jeszcze do toalety. Skorzystaj. A potem zajmij się tutaj z żoną. Rafał, miałeś iść do toalety. Dobrze, Iwa, weź się tutaj ogarnij przez ten czas. Sprzątnij. To proszę wyłączyć. O, a ty tu ciągle byłeś. Sorry, nie zauważyłam. Nie bierz tego do siebie, okej? Pewna siebie. No, dzieciarnia śpi. Więc jak to się potocznie mówi w reklamach, napijmy się El Greya. No Rafał! Na El Greya czekamy. Oczywiście. Faceci. Ja ci mówię, jaki ty jesteś zmęczony. Śmigać do sypialni, a potem spać. Jezu, idziesz jakby ktoś ci kazał, naprawdę. No. Może Pascal się obudził, mam nadzieję, że zaraz nie będzie krzyczał. W każdym razie, reszta spać. Mamy piękny niedzielny poranek i już się Abelard głodny obudził. Więc może niech sobie młody pójdzie coś zje. No ale synu, nie przesadzaj, no non-stop tort. Pokaż, co tu jeszcze mamy. Masz, fasolkę sobie zjedz. Może nie jest to idealne danie na śniadanie, ale ja preferuję. Dobrze, ty sobie zjedz. O, możesz już lekcję odrabiać, fajnie. No i odrób lekcję. O, jeszcze Gabi wstała. Chodź tutaj na... O, dobra rzecz u tego. Ty miałeś jakiś urlop? Chyba bardziej Rafał. W ogóle Rafał, on dzisiaj ma do pracy? Nie, dzisiaj ma wolne. To co by Rafał porobił? Może Rafał by jogę poćwiczył? Wiecie, klaty trzeba wyrzeźbić, te sprawy. Synu? A ty kto posprząta? No może twoja siostra będzie na tyle uprzejma, że sprzątając swój, ale sprzątnij robisz twój. No, sprzątnij swój. Co tobie się tu cieszy? Słodkie pyszności. No, widzisz, masz dobrą siostrę. Iwa wstała bardzo rozeźlona, bo brudna. A potem niech coś zje. A Gabi, idziesz do toalety. Mogę wiedzieć, do której. Dobra, zdążysz. Akurat zdążysz. Ja bym preferowała, żeby dzieciaki się dzisiaj razem pobawiły tutaj w pokoju zabaw. Ale kto popsuł? Rafał, wstawaj i napraw to. Och, już tutaj dumny, skupiony, idę naprawiać, bo to dla moich dzieci. To może przez ten czas... Ty będziesz eksperymentowała. Ty odrabiasz lekcje. Ale wiesz co? Mógłbyś później pójść do toalety. Gdzie tu mam toaletę? Pytanie. Nie. A tu gdzieś? O, tu jest. Wiesz co, skorzystaj. A potem tutaj przyjdziesz się bawić. Już naprawione? Super. Wyjdź coś zjedz. A potem ty natomiast tu baw się lalkami z Abelardem. No, on musi jeszcze lekcję zrobić. I proszę cię, córuś, ty nic nie popsuj. No, dzisiaj mamy taki bardzo rodzinny odcinek, jak widzicie. A, tak, a propos rodzinności. Iwa, co ty robisz? Ty jesz i ty jesteś strasznie brudna. Miałaś wziąć prysznic. Rafał, zostaw to, twój syn płacze. Weź go nakarm, weź przytul, może porozmawiaj i podrzucaj. Iwa, dlaczego ty jesz u siebie w sypialni? Obraziłaś się na kogoś? Weź sobie prysznic. Idź już się baw. Widzisz, już twój brat przyszedł. Jak fajnie.
Weź w międzyczasie może z nimi jakoś poznaj, coś porozmawiaj. O, pochwal szczerze. Aha, możecie się tylko bawić. No to dobra, to się bawcie. O, towarzystwo wam nie rośnie. Wiesz co, zostaw jedno z drugim ten domek. Weź tutaj... Chcę, żebyście mieli dobre kontakty. Idźcie sobie popatrzeć w chmury. O. Co ty robisz? Ty się zajmujesz synem i już idziesz jeść. Dziecko było ważniejsze niż to, że ty jesteś głodny. No, żebyś wiedział. A ty miałeś do pracy. Boże, brudna poszłaś. No ale pracuj ciężko. No ale zaprzyjaźniliście się już. Idziecie w końcu tam oglądać chmury? No mieliście iść. No, możesz tu podejść? Możesz. Czekaj, bo ten się zgubił. Teraz chyba będziecie mogli, co? Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, poszliście. Ty co robisz? Kto dzwoni? Dobra, ten może pogadać. Tu kto dzwoni? O, ten nas zaprasza, tak. Ale czemu, Rafał? Ja chciałam wziąć Abelarda. Idę sama. No. Skoro Gabi zaprosili, to niech idzie. Nie będę jej na siłę trzymała w domu. Najwyżej sobie tutaj, jak się da, Abelarda teleportniemy. Niech dzieciak pozna swoją rodzinę. No czekajcie, Sławomir jest od Dagmara, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą zaraz się przekonamy o tym, niech ona tylko dojdzie na miejsce. Nie wiem, dlaczego dzieciaka nie mogłam z sobą wziąć. Tak, to od Dagmara? Tak, od Dagmara, dobrze mówię. Czekajcie. No, chodź tu. No, Artur, Bartosz, weź... przyjaźnie się tu powitaj. Ty też przyjaźnie się powitaj. O, tam Zofia coś pichci. Możecie tu razem w coś się pobawić, czy coś? Czekajcie, bo ja nie wiem, co oni mieli w ogródku. Nic nie mieli ciekawego w ogródku. Tak, to jak zwykle przed telewizorem. A, to jeszcze te zostały po nich. A tu? Tu nie ma, pobaw się wspólnie. Coś szukam do wspólnej zabawy. Ja nie pytam, czy to jakiś znak, okej? Okay? Ostatnio już stwierdziliście, że kina nie żyje. Zajęcia grupowe. O, może być o rozbitku. Wszystkim. No, jeszcze trzeba będziecie wracać do domu, bo ja tam Rafała muszę popilnować. Albo dobra, wiecie co, niech dzieciaki się bawią, a ja się przełączę sama na Rafała. Przełącz kontrolę, no. Nie, bo chcę go na tą jogę wytegować, żeby ten... Albo wiecie... Nie, najpierw będzie miał jogę, a później go wrzucimy do sauny. No, a potem przyjdzie Iwa, to mogą razem też spędzić jakoś czas. Mogliby w sumie na jakąś randkę w końcu pójść. No ale wiadomo, jak to jest jakieś duże dzieci w domu, to i na to czasu nie ma. No, ale muszą poprawić zdecydowanie swoje relacje na tle przyjaźni. Z romansem jest okej, ale o przyjaźń swoją muszą zadbać. Może by zrobił jej jakiś prezent czy coś? Co ty w ogóle robisz?
Mógłbyś sprzątnąć? Dziękuję. Tak, ty pracujesz ciężko, to dobrze. Weź od razu idź do toalety. Polska ma wkrótce urodziny. Dobra, zrobimy tak, żeby on dorósł też sam. Ciekawa jestem, czy Alicja dorosła. Czekajcie. Alicja jest chyba dalej mała. To nic, najwyżej poczekamy, aż Pascal sam dorośnie. Jeżeli Alicja dalej nie będzie też dzieckiem, to sami ją postarzymy, pójdziemy tam i wiecie, namajstrujemy w przykołysce. Dobra, weź prysznic jeszcze później. I idź sobie na jogę. Ćwicz jogę. No, dzieciaki u wujków siedzą, to więc w porządku. Nie mamy o co się martwić. Młody wstał, więc zaraz się rozkrzyczy. Ale nie, dzisiaj słuchajcie, te dzieciaki jakieś spokojniejsze były, bo w tamtym odcinku to one przychodziły same siebie. I jeden przez drugiego się darł. No, ćwicz te mięśnie. Ćwicz, ja tu patrzę. Nie się skupiłeś aż z wrażenia. Co ty byś chciał z Iwą, że się zapytam? Po całej, dobra, nawet ci to zapiszę. O, Iwa kolejny dzień wolny dostała. Idź, bierz jakikolwiek prysznic. Pewnie przez to, że miałeś zły nastrój, nie dostałaś awansu, ale to nic. Ja ci to wybaczę. Weź sobie właśnie kąpiel. I jak skończysz, pójdziecie sobie na saunę z tym. Co nie tak? Dobrze, stres stresem, ale pójdziecie sobie tutaj zaraz na saunę we dwoje. O, to wy tutaj możecie takie herezje uskuteczniać? Idź się też odpręż. Iwa już kończy te prysznice, kąpiele czy co tamkolwiek. O, dzieciarnia wróciła. A to co dzieciaki by porobiły? Już 16. Może nie zajmą się, słuchajcie, jakimiś swoimi aspiracjami. W ogóle bardzo fajnie wymyśliliście, żeby Iwa była astronautką kiedyś w przyszłości. To mi się naprawdę bardzo spodobało. Ale co by... O, Iwa, Gabi, dlaczego ja je mylę? Dwie dziewczyny mamy, ja przywykłam, że mamy samych facetów. Idź może do siebie sobie gdzieś tutaj z kimś poczatuj czy coś. O, pogłębia jakąś wiedzę. Weź... O, i poćwicz sobie pisanie. A ty, młody człowieku... O, bardzo dobrze, idź sobie tutaj na drabinki. Znowu się zawiesiłeś. Pobaw się dobrze, tak ze trzy razy. A ja tutaj waszych rodziców poobserwuję. Nie no, Rafał, słuchajcie, poprawił się. Ma już mniej więcej sylwetkę sprzed ciąży, jakkolwiek to brzmi. Ale już wygląda dobrze. No i porozmawiajcie sobie tutaj. Odpręż się. Jest jakaś różnica? Czy coś? No dobra, odprężajcie się w każdym razie razem. Iwa, przestań, proszę ciebie. Musicie porozmawiać. Pochwal strój, którego w sumie nie masz. Uzupełnij to, co? Co jest? Przestań. Co wy jeszcze z przyjaznych możecie mieć? O. Ty, młody! Wyjazd mnie ze stąd. Zjesz do toalety prysznic. Ej, no czemu zostawiłeś ten tort? To zjesz go później. Młoda. A młoda ćwiczy sobie pisanie, to niech ćwiczy. Mogłoby się w sumie w dziadka wdać i książki też pisać. Co ci się tu zechciewa? Pochwal wyglądu. To wiesz co, to przejdź może do rzeczy. Bo ja jeszcze tego nie widziałam. Tu. Więc jakbyś mógł... Iwa, no proszę ciebie, nie... Wstydu oszczędź.
Aha, i można sobie wypić, okej. Uhu. Takie rzeczy, no wiecie wy co? Dobra, skończmy to podglądactwo. Ty jak się wykąpiesz... O, widzisz Pascal, ty synu wiesz kiedy tutaj się rozkrzyczeć. Już. Przytul, weź go podrzucaj. Właśnie, mówiliście, że Abelard będzie gruby, bo jest tyle karmiony. Wcale nie jest gruby. Iwa, jakbyś mogła posprzątać jeszcze. I też coś zjeść. Nie, proszę, tylko nie ciasto. Może być. Rafał, idziesz już do młodego? Idziesz. Dobra, ty już, Iwa, się odprężyłeś chyba wystarczająco. I sam się zajmij. To na razie niech sobie siedzi. Czy mam wrażenie, że Iwa biedna się zawiesiła? Ona jest jeszcze w szoku, słuchajcie, pewnie. Jaki ucieszony. Dobrze, ty też coś zjedz. Proszę, nie ciasto. No. Gorąco i parno. A zapomniałem się pocałować, żeby ci się spełniło. No, Iwa się ruszyła, więc nie było z nią tak źle. I tak, i coś zjedz. Młody, ty zjadłeś? O, akurat skończyłeś. Jak możesz, sprzątnij. A Iwa mogłaby później nam lody przyrządzić. A co ty możesz? Tak, truskawkowa. A ty już nie piszesz tak, idź sobie tutaj się ogarnij. A ty dalej jesteś głodny, zjedz coś sensowniejszego. O, wyrzuć zepsute jedzenie i zjedz coś sensownego. Pokaż, co mamy do jedzenia. Ciągle tylko ty ciastka jesz i dziwota, że się nie najadasz. Ty Iwa jesz? Aha, bo ty masz drugą lodówkę na dole, no spoko. Dobrze, ty zjadaj, ty bierzesz prysznic, w sensie kąpiesz się. Wiesz co, Iwa, bo jest już późno, odpuść dzisiaj sobie te lody. Ty może, wiesz co, nie jedz kolacji, tylko idź od razu spać. Ty też byś poszedł spać jutro do szkoły. No, jak nie patrzeć. Ty jeszcze z toalety skorzystaj też spać. A jaśnie pan do pracy? Nie do pracy. Iwa. Iwa też ma wolę. O, wy dwoje będziecie w domu. To wiecie co? Może Iwa pójdzie odwiedzi tych kosmitów. Tutaj Alicję. I zobaczymy, co tam u nich słychać. Weź kąpiel zdecydowanie przed pójściem spać. Aha, Iwa już marzy. Powinna iść spać. Ach, jaka ty jesteś bardzo flirciarska. Jutro chyba rachunki przychodzą, to mam nadzieję, że zarobiliście na te rachunki. Ty prysznic bierzesz, ty idziesz spać. Idziesz do swojego łóżka? Dobrze, poszedź do swojego. Nie wiem, Iwa, co ci dzisiaj tak do piwnic ciągnie? Ach, a cię na wspomnienia wzięło. Dobrze, idźcie spać. Dobra, jest już ranek. Pierwszy się zerwał Rafał, Gabi. Oczywiście głodna, bo nie jadła kolacji. No tak, i jeszcze Iwa. Coś to byś zjadła? Może naleśniki? Co ty będziesz jeść? Gabi. Też naleśniki? Tak. A Rafał? Dzisiaj masz wolne, panie. Jakie szachy. Proszę iść zjeść. I jak ty chcesz coś ćwiczyć, to ty powinieneś ćwiczyć sobie tu. Zrób mebel w sensie. O, lustro możesz zrobić. Dużo kosztuje, to pewnie szybko się nauczysz. Iwa, co ty masz do tej kuchni tu na dole? Może w ogóle zamieszkajcie wszyscy w piwnicy. Może wpuśćmy tutaj rybki. Niech to wygląda. O właśnie, Rafa, nauczysz się majsterkowania, to uspokoisz wszystkie kominki, żeby były ognioodporne i będzie okej. O, synu!
I to do gabinetu ojca, do toalety i coś zjeść, proszę. Nawet ciasto, tak. No. Idziecie zaraz niedługo do szkoły, pragnę zauważyć. Ty też później do toalety. Dobrze, sprzątnę za ciebie, Gabi. Iwa mogłaby z jeden obraz namalować, wiecie? No, ma niezaczęte, więc niech ma na jutro już. W sensie na kolejny odcinek. Co ty robisz? Aha, poszedłeś jeść. Chyba też na dole, co? Zastanawiam się, czy tej kuchenki stąd nie usunąć teraz. Znaczy kuchenki, lodówki. To gdzie ty idziesz? Dobrze, idź sobie na dół. Nie no, widzę, że wam się na dole bardzo spodobało. Aha, ty poszłaś tam to myć. No, spoko. Tak, pora do szkoły. Wyłącz. Synu, ty też do szkoły. A gdzie się tego pozbędę? O, jest śmietnik przynajmniej. Aha, dobra, wyrzuciłeś się. Ty malujesz, ty poszedłeś rzeźbić. Pascal, w porządku. Ty dzisiaj, słuchaj, musisz poznać przyjaciół. Zresztą ty też możesz. Zdobywaj przyjaciół. Ty również. Co ty, Iwa, malujesz? Jak skończysz, może byś poszła się odprężyć, czy coś? No, maluj, maluj. Dobrze, sprzedaj. Szału jako tako nie ma, ale zawsze coś. Nie, no dobra, to Rafała o to nie będziemy prosić. Co my byśmy tutaj porobili gdzieś? Może sprzątnij to jednak. A ty to sprzątnij. Może poćwicz to swoje programowanie, bo ty tego potrzebujesz. O, właśnie. No, włącz jakąś tam aurę. I weź programuj, ćwicz. Już zrobiłeś? To zrób jeszcze jedną. A co ci szkodzi? Potem będę to sprzedawać. Abelard, wyznaj prawdę. A. Niech ci będzie. Dobrze, ja bym proponowała później Rafałowi. Nie, nie zapal. Nie masz na czym coś majsterkować? Możesz załadować zmywarkę. Czekajcie. No, miksturę ziołową. Nie, Rafał musi się jeszcze pouczyć. Jesteś bardzo pewna siebie. Nam by trzeba skupienia. Może kupmy jej eliksir, słuchajcie. O, Piotra poznał. Zapewne nasza rodzina. Pierwsze co mieliśmy kupić... czekajcie, oszczędny. Tak, jest. Dobra. I może stać nas jeszcze na eliksir skupienia. Tak. Weź sobie tu siorbnij. Nie, nie chcę na razie przyjść, jestem zajęty dzisiaj, wybacz. Już, programuj. O, w końcu jakąś Kingę poznałeś. Kto to jest Kinga? Iwa, przestań. Ty Kingę poznałeś. Czy ona nie jest za stara? I poznałeś jeszcze Piotra. Nie, to Maślanka. Dobrze. Czemu ty jesteś nieszczęśliwy i spięty? No, możesz to posprzątać. To majsterkowanie chciałabym, żebyś sobie jakoś rozwinął gdzieś na czymś. O, jeszcze Ewę jakąś poznali, okej. Okay. A, to tą. Zmywarkę będzie załadowywał.
Nie chcę tego zapalać, bo wiecie, jak to się skończy. To też bym z chęcią zapaliła, ale podejrzewam, że skończy się tak samo. O, widzisz, na czym masz ćwiczyć. Potem tutaj wytrzyj. No, całkiem sprawnie ci to poszło. O, możesz ulepszyć. No, posprzątasz, nie będziesz marudził. Iwa, jak ci z tym idzie? A ty wgrając w gry miałaś nie programując, to czekajcie. Graj w gry. Może być simowie na zawsze. O, akurat 2 godziny. Może za tyle. Boże, jak ona jest zła! A ty tutaj się nie bulwersuj, tylko to sprzątaj. Znaczy sprzątaj, ulepszaj, a potem to wyrzuć. Chociaż nie, może najpierw weź te części. Nie, najpierw idź do swojego syna. Już, już, nie krzycz. Porozmawiaj z nim. No sorry, tylko ty możesz to zrobić, bo Iwa działa na... No, pracuje nad swoją aspiracją. Co tam się stało? Aha, kolejny punkt. Też. I nie zatrybiło jej pewnie. No pewnie, że nie. Dobra, kupię ci jeszcze jeden ten eliksir. Skupienia. Tak, skupienie miał być. Nasz wypij sobie. I graj w grę. Może być. Pan już? Już. To wracamy tutaj. Skończ to ulepszanie. Odzyskaj części, a potem to wyrzucisz. O, zaraz dzieciaki wrócą do domu. Może sobie razem lekcję odrobią. Fajnie byłoby, gdybyś ty też punkt uzyskał. Nie dało rady. Trudno. O, teraz samo znika. Nie, nie znika. Już się ucieszyłam. To weź może tutaj ulepsz. No. Zajmij się. A niech przychodzi. To na pewno nasza rodzina. A to ci chciałam sprzedać. A tutaj jesteście dzieciaki. Weź odrabiaj, ty też odrabiaj. Poodrabiacie lekcje, to będziecie się bawić. A tak, ty się tam zajmuj. Ty grasz w te gry, graj. Te zostały. No, wydawało mi się, że płacze. Możesz w trakcie rozmawiać z nim? No. Możesz też z nami odrobić lekcję? To zainteresowanie sobie porozmawiajcie. No i fajnie i wesoło macie. Ja wiedziała, kiedy ci te 2 godziny mijają. Miałem, że kiedyś to na tym. Nie chciało na komputerze trybić, trzeba było na tablecie albo na telefonie. Ale zatrybiłam, super. Osiągnij. Jaki guru techniki? Przecież ty jesteś malarką. To sobie wybrałam. To napiszemy najwyżej aplikację w takim razie. Programuj. Napisz grę w wideo. Lub aplikację. Jeszcze nie. Jeszcze masz za niski poziom. To sobie graj, wiesz? Granie też jest spoko. A pan gdzie? Pan dokąd? A pan ulepszył? Pan ulepszył. To nie się samo czyści. O, pewna siebie, super. Ty chyba już nie musisz dodatkowych zaliczeń mieć. Idź ci zjedz. Jak Abelard. No, Abelard też już kończy powoli, to też później niech zje. Nie wiem, gdzie ten wasz kuzyn Polas, jego sprawa. Tam na dół Polas, niech idzie. Dobra, tak, właśnie miałam ci mówić, że zostaw to. Skorzystaj właśnie. I może też idź weź prysznic jakiś czy coś. Weź prysznic i idź coś zjedz. Tak, oczywiście tort. No tak, przyszłaś iść na dwór, a twój brat sobie poszedł.
A, ważne, że wrócił. Dobrze, wiesz co, jak zjesz, ja bym proponowała, żebyś poszła wziąć prysznic. O, Rafał skończył. I wiesz co, może byś sobie pograła trochę? O, może być to. Ty byś mógł sobie pooglądać telewizję. Może być dziecięcy. I tak, też będziesz musiał skorzystać z toalety. I wziąć prysznic. Ty idzie jakieś inne łazienki, co? Na przykład na samą górę. O, tu koło swojego syna masz. Tak, na pewno granie. A tobie co? Auć. No, bywa. Aha, Iwa jest sobie jeszcze. Wiesz co, mogłabyś zadzwonić sobie do Emilii. Miała się dzisiaj odwiedzić, ale nie wyszło, no sorry. Tak się też zdarza. O, przy okazji posprzątasz wszystko. No, ale proszę ciebie. A nie mogłeś do zmywarki tego załadować? Dobrze, sama sprzątnę. No, tutaj sobie z tym porozmawiaj. O, do Zofii zadzwonię jeszcze później i do Edyty. A czemu ty już idziesz spać? Jest dopiero 20, jesteś głodny. No, co ty sobie wyobrażasz? Jeszcze o drogę pytasz. Masz zjedz sobie. Czy ty jesteś najedzona? Tak, ty musisz tu popracować nad tym. Ty sobie grasz, ty się tu ogarniasz. Jak się chyba skończysz ogarniać, trzeba będzie pójść spać. Zobaczymy. No, Iwo sobie towarzystwo przejem poprawi. Może wiecie co, niech ona zadzwoni jeszcze. Nina nie żyje! I druga Nina nie żyje. Ojoj. To wiecie co? Będziemy musieli pójść odwiedzić, czy tam ktoś został w tym domu. Dobra, zadzwonię jeszcze raz do Zofii. I w sumie możesz iść spać, bo rano masz do pracy. Śpi. Ty jak będziesz jadł, to idź sobie oglądaj telewizję. Co prawda nie... Możesz sport pooglądać. No, to się i najesz i ci o, wszystko wzrośnie. Czekajcie, bo młody rozkrzyczał się. Iwa, może ty się nim zajmij. Nakarm go, przytul. Jest bardzo uroczy i pokoisz. Aha, ty się zająłeś. Jest 22. Proszę idź już spać, no. Ty też, zdecydowanie pora na spanie. Rano zjesz śniadanie standardowo. Ty już kończ powoli to jedzenie. Może zobaczyłeś kosmitę i się pobudziłeś, no okej. Tak, wygrywają w kosza, chociaż tutaj jest ping-pong. Możesz sprzątnąć później? Nie, 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 już wystarczy z ciebie. I proszę iść spać. A ja już muszę kończyć odcinek też powoli. Dobra, młody jest ogarnięty, to Iwa też proszę spać. No, więc nieoczekiwanie dzisiaj nam Abelard dorósł, gdzie no, nie spodziewałam się, że wyskoczę sam z kołyski, ale chwali się. I cóż, i tak myślę, że jak dorośnie Pascal, wybierzemy się na urlop za miasto, do lasu. A w kolejnym odcinku wybierzemy się na pewno jeszcze do właśnie Emilii, zobaczyć, czy Alicja dorosła. Tutaj z tego, co widać, nie, więc... bo chciałabym, żeby była dość spora, znaczna różnica między właśnie Pascalem a rodzeństwem. Tak jak tutaj macie między... czekajcie. Między Gabrielą jest, macie 42... a Abelardem 49, no jest tydzień różnicy, więc tak samo bym chciała, żeby tutaj też między
Pascalem, a Abelardem też był tydzień różnicy. Więc Abelard na razie będzie malutki i siedzący w kołysce. W sumie, nie zostawimy go i nie wyjedziemy na weekend. Więc musimy poczekać, aż dorośnie. Ja Abelarda oczywiście przebiorę na kolejny odcinek. Będzie miał inne ubranie, może i inne włosy. No zobaczymy, jak on wyjdzie. No mam nadzieję, że wam się spodoba. I też myślę, że trzeba byłoby zrobić w końcu jakąś rodzinną imprezę, bo chyba Iwa powoli zaczyna zapominać o swoich braciach. Czekajcie, Kilian, Dagmar. Gdzie jest Maksym? Jest Maksym? No to w porządku. I szwagierki Zofia, Hanna Anna, Edyta, a teście? O, Liliana jest stara. A teście, o, jeszcze Gabriela znasz. Jest Edward i Izabela. W ogóle stwierdziliście, że to z tego, ze Zmierzchu ja te imiona wzięłam. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o Zmierzch, jestem na nie, więc po prostu przypadek i zbieg okoliczności. Dobra, myślę, że na tym skończymy odcinek. W kolejnym, tak jak mówię, będzie wielka rodzinna impreza u nas, bo trzeba relacje z rodziną podtrzymywać i tak dalej. Dobra, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Kolejny już za tydzień, tak więc trzymajcie się, no i cześć!